Siema, z tej strony Kubix i zapraszam Was na nowy odcinek serii FIFA Ultimate Team. Tu widzicie moje wzmocnienia. Jest to Fernando, Mangala, Pereira, Rui Patricio, Pablo Aimar, Danilo Diaz, Martinez, Alexandro i João Moutinho. Tak jak obiecałem Wam w poprzednim odcinku, jeśli uda mi się zarobić parę końców, pokażę Wam, jak to zrobiłem. I moja metoda była prosta. Kupowałem złotych zawodników zwykłych za cenę Quicksell, ale nie każdych zawodników, a zawodników z popularnych formacji, na przykład 4-1-2-1-2, 3-5-2, i ci zawodnicy mieli przeważnie dobrego pace'a, tak jak tu widzicie, Sako 85 pace'a. Takich zawodników kupowałem za 300 końców, potem próbowałem ich sprzedać oczywiście za więcej, za 400, za 500, swego czasu schodzili też po 800, ale potrzebowałem szybko końców, więc nawet tego nie próbowałem. I takim sposobem wzmocniłem mój skład. Tak on teraz wygląda. Oczywiście Pablo Aimar ma u mnie grać na CF-ie, więc zakupiłem, jak widzicie, kontrakty i kartę, która zmieni mu pozycję z ofensywnego pomocnika na CF-a. Także już wszystko gra. Jest 100 chemii. Każdy z zawodników ma 9 chemii. I tu widzicie, jak stoimy w tabeli. Czwarta liga, 3 punkty po dwóch meczach. Niestety ostatni mecz porażka. Tu już ułożyłem skład ze wzmocnieniami i zaczynamy grę. To jest mój pierwszy przeciwnik w czwartej lidze. Zobaczcie, Loris w bramce, Remy z Aguero w ataku, Nasri w środku pola, Lampard. To naprawdę nie jest skład na czwartą ligę. Nie wiem, jakim cudem taki skład mi wylosowało. Pewnie, jak to zwykle z EA bywa, z matchmakingiem EA wylosowało mi zawodnika z wyższej ligi. Oj, będzie ciężko. Zaczynamy mecz. Jak zwykle postanowiłem mocno zacząć mecz. Tu piękne wypuszczenie Danilo Diasa. On jest bardzo szybkim zawodnikiem. Dośrodkowanie. Pablo Aimar, który tak właściwie nie gra. Super, głową zdobywa bramkę w 8 minucie, piękny debiut, piękny początek. Co prawda miałem świadomość, że ten skład, jaki posiada mój przeciwnik, jest w stanie wykorzystać, zdobyć bramki. Tutaj piękny strzał, niestety poprzeczka, na całe szczęście dla mnie. Tutaj kolejna akcja, Bruno Cesar, dolimy. To nie miało tak wyjść, to miało być zupełnie inne podanie. Ale udało się w 45 minucie strzelić bramkę na 2-0. I tak też skończyła się pierwsza połowa. 2-0. Szczerze przyznam, że nie spodziewałem się takiego rozwoju sytuacji, tym bardziej patrząc na skład mojego przeciwnika. Ale jak widać, moje zakupy, moje wzmocnienia okazały się na tyle mocne, że przeciwnik nie miał szans. Tutaj kolejna dwójkowa akcja Aimara z Limą. I muszę przyznać, że liczę na ten duet w kolejnych meczach, liczę na ten duet w wyższej lidze. Świetna, świetna bramka, świetna akcja, wyjście w tempo. 3-0 w 55 minucie. Grając z przeciwnikiem, który posiada taki skład, to naprawdę niezłe osiągnięcie. Tutaj wypuszczenie Aimara. Bramkarz wybija, ale niezbyt fortunnie dopada do piłki Lima. Loris nie zdąży wrócić do bramki. Bramka na 4-0 w 60 minucie. Co wy byście zrobili w takiej sytuacji? Bo mój przeciwnik postanowił się rozłączyć. Miał dość. Miał dość. 4-0. W sumie to mu się nie dziwię. Mamy już 6 punktów. Pewne utrzymanie. 4 punkty do awansu. Jedziemy dalej. Od razu przejdziemy do meczu. Zobaczycie skład mojego następnego przeciwnika. Oto ten skład. Nie za mocny. Słaba chemia, 71. Co prawda są nazwiska. Jovinko, Lucas, jest Pace, jest Bale, jest Royce. Są szybcy zawodnicy, jest Dede w obronie. Naprawdę to jest jeden z najlepszych obrońców w tej grze. Niesamowita sprawa. Jeśli budujecie skład brazylijski, to Dede to jest po prostu must have. Jego trzeba mieć. On musi być w obronie. Nieważne, czy z Santaną, czy z Davidem Luizem, ale on musi tam być. Zaczynamy mecz. Kubix FC w błękitnych strojach.
tutaj podanie do Aymara. Postanowiłem w tym meczu upolować kolejne bramki Aymarem. Tutaj kolejna próba. Niestety znowu broni bramkarz. Tutaj kolejna akcja. Strzał Fernando zablokowany, dopada do piłki Danilo Diaz i lewą nogą pokonuje bramkarza. Dopiero w 39 minucie, to się rzadko mi zdarza. Nie straciłem szybko gola, nie strzeliłem szybko gola. To jakiś ewenement. Ale gramy dalej. Tutaj piękna wymiana podań. Aymar, Mosorro. Szukałem oczywiście cały czas Aymara. Szukałem jego bramki. Nie tym razem. Tak skończyła się pierwsza połowa. 1-0. Było ciężko. Aczkolwiek skład przeciwnika nie wyglądał imponująco. Widać, był on lepszym graczem niż ten w poprzednim meczu. Tutaj jego akcja Drzewinko, nie do dogonienia. Dośrodkowanie, błąd Mangali. I Muriel z dziecinną łatwością pokonuje bramkarza 1-1. To była 51 minuta. Zapowiadało się na remis. Tutaj kolejna akcja mojego przeciwnika. Mikoli. I na całe szczęście spojenie słupka z poprzeczką. Ależ by to była bramka, gdyby to wpadło. To już 73 minuta. Piękne podanie. Zgranie do Mosorro. 2-1. 75 minuta meczu. 2-1. To już kolejna akcja. Aymar szuka bramki i znalazł reklamy. I tak też skończył się ten mecz. 2-1. To był chyba jeden z najcięższych meczów, poza tym przegranym w poprzednim odcinku. Bardzo wyrównany, bardzo ciężki. Ale wynik cieszy. Mamy teraz już 9 punktów. Punkt brakuje mi do awansu. Sami możecie to zobaczyć. Punkt brakuje do awansu, 4 punkty do wygrania ligi. A wygrać ligę warto. Końcy czekają. Tutaj zaszła mała zmiana, a właściwie zmian jest kilka. Niestety Limie spadł fitness, musi grać Martinez. Mam nadzieję, że się sprawdzi na tej pozycji. Mosorro również nie gra, ponieważ do formy wrócił Bruno Cesar. Mam taką zasadę, że jeśli fitness spada poniżej 90, wtedy wpuszczam rezerwowych. I tu skład kolejnego przeciwnika, jak sami widzicie. No czego się można po tym spodziewać? Jest co prawda Emenike, jest Dumbia, jest Snyder, McGiddy, ale cała reszta, no, beznadziejna. Naprawdę, to będzie na pewno łatwe spotkanie. Mimo tego, że atak wygląda w miarę dobrze, to cała reszta pozostawia wiele do życzenia. Tutaj bez cięć. Pierwsza akcja meczu, podanie do Martineza. Niestety broni bramkarz, ale Martinez dobija piłkę i w drugiej minucie 1-0. Zapowiadało się na bardzo łatwy mecz. Tutaj dalej bez cięć. Kolejna akcja. João Moutinho przejmuje piłkę. O, trochę zamieszania. Ale dzielnie walczy João Moutinho. Podanie do Martineza. Martinez pewnie mija bramkarza. I w piątej minucie jest już 2-0. Myślicie, że to wszystko? Otóż nie. Aymar. Do kogo? Do Martineza. Hat-trick w 7 minut. Hat-trick w 7 minut. Niestety mój przeciwnik się nie poddał. Strzelił co prawda bramkę Snyderem, ale 3-1 po 11 minutach. To naprawdę niezły wynik. Kolejna akcja. Aymar. Martinez. Gdyby to wpadło, to by mogła być bramka roku. Niestety nie wpadło. Aymar, piękne podanie do Martineza i właśnie na takie akcje liczę. Na takie akcje liczyłem, kupując Aymara. Takie piękne podania. On ma to robić, on ma tak grać.
Kolejna akcja, Martinez, Danilo Diaz i niestety faul, rzut karny. Oczywiście nie kto inny wykonuje rzut karny, tylko Pablo Aimar. Dalsze polowanie na jego bramkę. Na razie ma tylko jedną, a bardzo chciałbym, żeby strzelił kolejne. Nie tym razem. Broni bramkarz. Dość szczęśliwie. Tutaj Bruno Cesar. Na lepszej lewej nodze ma piłkę. Kolejna bramka. 5 do 1 w 40 minucie. Tego się można było spodziewać, patrząc na skład. Aczkolwiek spodziewałem się większego oporu z przodu. Tak też skończyła się pierwsza połowa, 5 do 1. Kontynuując myśl, spodziewałem się większego oporu z przodu, ponieważ Emenike czy Dumbia powinni stwarzać zagrożenie całą swoją obecnością, niestety nie stwarzali. Kolejna akcja, Danilo Diaz, Supek. Nie, to był Aimar, Supek. João Moutinho, niestety Danilo Diaz, również nie. Bruno Cesar łapie bramkarz. Kolejne złe wybicie, piłka do Danilo Diasa, lewa noga. Chociaż zawodnik jest prawonożny, to druga bramka już w tym odcinku lewą nogą. 6 do 1. To była 72 minuta. Ciągle czekamy na bramkę Aimara. Czy tym razem? Aimar popychany, tutaj chyba faulowany. Sam na sam. I w końcu się udało, chociaż strzał wyglądał, jakby miał lecieć w poprzeczkę. Kolejna sytuacja. To również mógł być piękny gol. 90 minuta i tak skończył się ten mecz. 7 do 1. Tego można było się spodziewać, patrząc na skład przeciwnika. Aż 4 bramki Martineza. Godne zastępstwo Limy. Czy konkurencja do konkurencji dla Limy? Jeszcze daleko. Jeszcze dużo mu brakuje. Ale kto wie. 12 punktów, jest awans. Jesteśmy już w trzeciej lidze. Punkt do wygrania ligi i zdobycia końców. I to by było na tyle w tym odcinku. W kolejnym odcinku oczywiście pokażę wam, czy po raz kolejny udało mi się coś przehandlować, czy udało mi się zarobić trochę końców na lepszych zawodników. Być może spróbuję nowego sposobu. I jeśli tym sposobem coś uda mi się zarobić, z miłą chęcią go wam pokażę. Zapraszam was też do oglądania innych serii, otwierania paczek. Zapraszam was też na misję niemożliwą. I tyle. Trzymajcie się, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Cześć!